Cześć kochani, witam was serdecznie z mojej kuchni irańskiej, tym razem w Koszalinie. Tak. Chcę dzisiaj dla was ugotować, co? Fesendżun. Fesendżun jest takim irańskim gulaszem, który się je z ryżem szafranowym, który dzisiaj chcę zrobić. Pod tym ryżem chcę dać tarlik, co jest takim irańskim, powiedzmy, irańskim elementem bohaterstwa w ogóle, które jest pod ryżem. Pokażę wam wszystko. Tarlik, dzisiaj chcę zrobić wam tarlik z ziemniakami. To są młode ziemniaki, które mamy. To jest ryż basmati, które mieliśmy. Wygląda na to, że jest dobrym ryżem, nie wiem. Specjalnie ostatnio przyszedł. To może nie z Iranu, prawda? Nie wiem, czy... No, nie jest z Iranu, ale mnie nie szkodzi. Ryż z pola mojego dziadka był najlepszym. Oj, na pewno, ale kiedyś spróbujemy. Tak, na pewno. I tutaj też mamy orzechy włoskie, które będziemy mielić i gotować je przez ponad 2 godziny. Jest to pracochłonne danie, jest, prawda? Jest czasochłonne bardziej niż pracochłonne, bo moja mama robi to wszystko do jednego gara i się po prostu pomiesza sobie, tak. A dziś tutaj też mamy sos z granatów, które będziemy dodawać do tego gulasza, żeby się gotowały razem przez dużo czasu. I będą też klopszyki zmięsne w tym gulaszu. Bądźcie z nami. A z jakiego mięsa? To jest z wołowego mięsa, chociaż moja koleżanka raz w Polsce zrobiła to z karkówki. Ale było dobre? Było dobre, tak, całkiem dobre. Czyli można zamiennie stosować inne mięso. Tak, najbardziej. Mięso, nawet można... Wołowe mięso jecie normalnie w Iranie. Tak. A Michał, powiedz mi, a ta potrawa z czymś się kojarzy? Jakimś wydarzeniem? Z granatem. Z granatem, ale z wydarzeniem jakimś tam w Iranie, wspomnieniem? To z... Z mamą. Z moją mamą bardziej się kojarzy. Z Roja. Tak, z Roja. To pozdrawiamy... Roje! Pozdrawiamy. Greckie imię, które oznacza sen i marzenie. Tak. Dobra. Będziemy składać. Tak, idziemy teraz. Zbieramy się do roboty. Zmielić, tak. Zmielić. Idziemy się za robotę, zmielimy tak jest. Orzechy. Dziękujemy, że wylądowałeś w naszej kuchni. Ja się cieszę, że wylądowałem. Miksujemy, aż uzyskamy taką płynną postać. Tak, musi olej z niego wyjść. Sok, tak, z orzechu. Tak, to znaczy to jest teraz... Znaczy ten, ale to jest tłuste teraz, pusta, ja tak. Pokażemy, jak wygląda. Smarować. Nie, ja właśnie na to nie pozwolę w mojej kuchni. O, odrobinkę każdą by skrołać. To teraz, Michał, co robimy? Jaki kolejny teraz krok? Teraz damy to na ogień, ale jeszcze nie, bo musimy zalać to jeszcze ciepłą wodą wrzątkiem. Tak, proszę. To jest granat. My uwielbiamy granaty, więc to będzie idealna potrawa. Tak, i to jest też kwaśny granat. Irański prezent przyjechał do nas. Tak. O, jaki gęsty. O, gęsty jest, kurczę, fajnie. Tak odrobinkę. Czyli rozkładamy jeszcze troszkę. Tak. Dodajemy soli. Tak. Zalewamy. Teraz wolę wrzątki. I tu będzie. Ja już czuję te klimaty polskie. Ach, to roja. Kuchnia roi, nie? Tak, kuchnia roi. Jeszcze mamy koncentrat pomidorów. Koncentrat się tak. Koncentrat pomidorów z pomidorów. I dodajmy troszkę. Ciutkę, tak, bardzo mała rzeźć. Żeby trochę dać lepszy kolor po prostu. Tutaj bardziej chodzi o kolor. Czyli barwimy jakby pomidorami. Trochę będziemy jeszcze blendować orzechów na drobno, ale nie tak bardzo już. Operator. I dodajemy te drobno spinane orzeszki. A nie tak drobne jak wcześniej.
Bo tam ma być olej, jakby taki jest orzech włoski. No to jest fundament. Fundament. I to jest... Najważniejsza sprawa. Serce to jest fundament. Mamy bazę. Żeby czuć było na języku, po prostu. Dokładnie, tak. To się żegnamy z nimi, zostawimy i przykrywamy po prostu. Na jaki czas tak mniej więcej będzie się gotowało? 2 godziny. 2 godzinki. A teraz czas na przerwę. Herbatą szafranową już dowolę. Pysznego. Perskiego. Szafranowa. I ta herbata właśnie przyjechała z nami z Iranu. Szafranowa. Jak? Bardzo dobra. Michałek, powiedz, co to znaczy teflon po... My się zawsze czegoś nowego dowiadujemy od Michała, po prostu. Jeśli po prostu mówi się, że ktoś jest teflonem, czyli jest nie do, do styczności, bo nie da się mieć styczność z nią, z tym człowiekiem, bo... Teflon też nie da się przykleić, więc to też z tą osobą też nie da się. A dużo takich ludzi spotkałeś na swojej drodze? W Iranie? W Iranie i w Polsce. Nie, nie. To się... Ale zdarzają się. Zdarzają się zawsze. Czyli tak? Ogólnie można powiedzieć, że ludzie w Polsce nie są teflonowi. Czy nie są teflonowi? Nie są teflonowi. Nie są. Albo ja lepiej rozpoznaję, z kim mam albo trafiasz na właściwe tak, osoby, tak, po prostu. Z kim zadowolić. A tamte szerokim łukiem cię omijają po prostu. Jest ważne, że tylko obieraczką może obrać ziemniak i ja powiedziałam, że faktycznie obieraczka dla mnie też jest bardzo ważna. I bo jest tak ważna, że ja teraz w samochodzie mam jedną obieraczkę i to była jedyna rzecz, co z Iranu nawet ze sobą przywiozłem. To jedna z takich kuchennych rzeczy. Zaoszczędza się po prostu dużo czasu. Jest wygodniej. Zamiast... To była twoja obieraczka, czy dostałeś w prezencie? Nie. To była... Chociaż ja powiem, że lubię obierać jabłko na przykład nożem. Jabłko. Tak, ale no jabłka też. Tak, do szarlotki tak. Na przykład, prawda? A robiłeś szarlotkę? Lubię. Lubisz? Robiłem raz i nie wyszło tak dobrze, jak wyjdzie w Polsce zazwyczaj. Więc musiałbym uczestniczyć w warsztatach kulinarnych szarlotkowych. A gdzie jadłeś najlepszą? Najlepszą szarlotkę zjadłem w Konstancinie, tam u moich rodziców. U polskiej mamy. Tak, u polskiej mamy, polskiej, polskiej rodziny. Którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. I dodajemy szafran z Marrakeszu od Kasi. A obok moczą się ziemniaczki. Dlaczego, Michał? Moczą się? Żeby nie zmieniły kolor, bo obraziliśmy je. W zimnej wodzie. I czekają na swoją kolej. Zaginął i wykorzystał swoją łyżkę. Zawsze na numerarę. Nie, czyli tak ginął gdzieś Marek. Poprzestawiał. Ale w kuchni jest. Michał, jak będziesz miał kiedyś polską żonę, to się przyzwyczai, że mężczyzna w polskiej rodzinie zawsze jest winny. Znaczy nie, w tej sytuacji nie. Ja wiem, tak, że trzeba to po prostu wyzwać. Ponieważ nic nie może się zmarnować, prawda? Tak, nasza wewnętrzna cebula nie może na to pozwolić, żeby zmarnować to. I teraz będziemy miksować piast, czyli cebulę. Cebulę. A teraz kolejny etap mięsa. Będziemy formować kulki. Tak, dokładnie. Głowy mięsa. Czy coś jeszcze dodajemy teraz do tego mięsa? Tak, cebulę dajemy. Cebulę. I okay. Jeszcze cebulka. Cebulka dajemy, która jest zmielona. Tak jest. I jeszcze, czy macie kurkumę? Jest. O, super. Wąchałeś ostatnio. Z tak, Iranu. Tak. Coś kojarzyłem, więc tak. Super. Finito. I jeszcze dodajemy teraz kurkumę, tak? I teraz tak, łyżeczka kurkumy. Łyżeczkę kurkumy. Taka solidna chyba łyżeczka. Tak, tak. Okej. Okay. Taka nasza kurkuma jest z regionu Jazd. W Iranie. Mieszamy bardzo dobrze. Tak, żeby to wyrobić, tak jak mówią masażyści. Masażyści? Mówię, jak jest tak. Masaży, masażerzy. Tak. Mówię, był mistrzem masażu. Ale masażu, czy on był masażystą, czy masażerem? Pracował w masarni. Masarni. A, tak, czyli był masażerem. Tak. Jeszcze ta soli z gwizdą. Ale tak. Tak trochę więcej chyba, tak? Więcej dajemy potem, jak będą w trakcie. Ale jeszcze troszeczkę. Ciut, ciut.
To się mówi ściupkę, tak? Ciut-ciut. Tak. Ciut-ciut to jest po rosyjsku, ale to między dwoma palcami. A szybta. Szybta. Co teraz będziemy robić? To co musi? To teraz będzie spało trochę. Trochę się prześpi. Czyli leżakowało. Tak, będzie leżakowało. Drzemka. Ale czy musi leżakować w lodówce? Nie musi. Nie? Ile czasu mniej więcej? Z 10-15 minut i potem zrobimy kulki z tego. Takie mini. No, mini kulki. Ustaliliśmy, że będą mini. A jaki jest dziadek po iransku? Baba Bozor, czyli duży tata. Duży tata. Baba Bozor. Czyli jak następnym razem pojedziesz do Iranu, to nam przywieziesz ryżu od dużego taty? Tak. Michał, a powiedz mi, jakie są takie słowa po persku, których nie da się przetłumaczyć na polski? Na przykład co, bo ra. Ra to jest taki, znowu nie wiem, conjunction. Jak jest conjunction po polsku? Taki co, bo mało słów, łącznik, które taki. Łącznik. Tak. Tak, to jest taki łącznik, który łączy biernik z czasownikiem. I zawsze jest po bierniku ra i nie da się tego zobaczyć po polsku. Ciekawe. Okej. Okay. Pytanie teraz, czy ktoś pamięta, co to jest biernik? Biernik to jest kogo co. O, czyli na przykład kocham Polskę po polsku. To jest kocham Polskę, to jest dwa słowa tylko. Po persku to byłyby trzy frazy, czyli Lahestan, Ra, Bustara. Mm. Czyli Lahestan, Ra, Bustara. Tak. Kocham Polskę po persku. Tak. Michał, a znasz w ogóle w studencki sposób otwarcie i na nie masz korkociągu? Tak, w bucie, albo książką. Albo książką. Książką? Tak. Nie. O, ja szanuję książkę. Ale nie. Bierzesz książkę i po prostu uderzasz książkę do ściany i uderzasz winę, aż korek będzie sam. Po prostu potrzebujemy teraz wina. Tak. Trochę się gotowaliśmy i teraz będziemy pić wino. Jak się okazuje, nasze ulubione. Tak, dokładnie. Verde, portugalskie. Na zdrowie. Tak. I raczej piję portugalskie wino w Polsce. Tak jest. Michał dał sól do wody. Teraz oliwa z oliwy. Oliwa z oliwy. Troszeczkę, żeby kawałki i reszły jeszcze. Tu też ciut-ciut? Tak. Informujemy. Jaki zapach. Małe kółeczko. A później kiedyś wypijemy sobie wodę różaną, którą dostaliśmy w prezencie. Kurkuma czuć, cebulka czuć, pieprz i sól. Prosto, najlepiej. Ludzie myślą, że używa się dużo przepraw w irańskiej kuchni, ale tak naprawdę nie ma żadnych takich egzotycznych przepraw. Bardziej Irańczycy uważają, że w indyjskiej kuchni na przykład używa się. Tak, indyjski to jest masa tego wszystkiego, tak. Pomieszane. No, ale też chyba dobrze działa na żołądek to wszystko. Tak. Słona, prawda? Wow, ale cudownie. Nie? Super. Ja jeszcze szczególnie jak patrzcie się za okrem, no? Patrz. Niesamowite. Michał? Dodałem. Michał, powiedz co teraz robimy w ogóle. Dodałem ryż tutaj. Tak. Pachnie? Pięknie. Tak. A co tu się kryje pod tym blaszką? Pod tą blaszką się kryje to, bo nie mieliśmy czapki do tego, tutaj patelni. Tak, ale fajnie, to się da. Nie mieliśmy czapki. Jakby ktoś nie miał, to jest taka czapka. Jest to czapka, tak. Nie mieliśmy do. To ma na takiej dużej. O, jest. Trochę oleju tam nabrało. Coś się dzieje, bo to tak. Wymaga czasu po prostu. Tak. Mogłem Panią prosić o tym, żeby pokroiła te na plasterki. Oczywiście, tak? Pewnie. A jakiej grubości? A tu gdzieś wyjąłem to tutaj. No. Proszę, nóż jest tu. Wyjąłem. Tylko byś chciała wezmę o tym, bo to muszę lepiej chodzić. Jasne. Jaką grubość plasterków? Jaką grubość? Tak. Nie wiem. Takie? Grubsze? No. Takie? No, tak. Dobra. Albo nie. Że się gniewają, że my robimy fazendżyn, bo nie mają oni. Tak, a my będziemy mieć. Tak. Pierwszy raz jak Kasi mama mówiła, że to są, chciała powiedzieć, to są młode ziemniaki. To był pierwszy rok, kiedy ja byłem w Polsce i ona mówiła, że moja polska mama. Mówiła, że young potatoes. Żyje. Teraz tutaj ten
szafę. Sok z szafrana. Do oliwy, tak? Do tekstur. A tutaj mamy te ziemniaki na swój talik. To są te polskie narodowe, tak? Tak, polskie narodowe. Ziemniaki. A gdzie jest ten Suzy-Wizy? Suzy-Wizy. Ale chyba dużo potraw się robi z ziemniakiem właśnie na spodzie. Tak, to znaczy, to jest ryż oddzielny. Może inaczej to przyrządzić w ogóle, bo ryż nie dotyczy za bardzo tego pisemnika. Okej. Co teraz? Po co je robimy? Żeby lepiej oddychało. Ale też ziemniak, żeby dochodził, tak? Tak. Teraz wszystko muszę się dusić przez pół godziny jeszcze. Okej. Tylko cukę tego szafranu. No, nie, troszeczkę. Jeszcze zostawiamy troszeczkę na ten. Okej. Na ryż. No. Ale widać. No. Warstwy się oddzielają. Czyli jest tak, jak powinno być. No, okay, to wszystko po kolei. Pięknie wygląda. I tu ryż. Tak, tutaj. Teraz tu. To też takie gęste, fajne. Będzie jeszcze gęstsze. Jeszcze dojdzie, prawda? Mhm. Michał stwierdził, że gdyby nie było tego oleju, to znaczy, że orzechy są całej jakości, ale że olej był, to znaczy, że... Czekaliśmy na ten olej. Tak. Nie powiemy, z jakiego sklepu są orzechy, bo nam nie zapłacili, więc nie będziemy ich reklamować, prawda? Okej. Okay. Żeby się nic nie zmarnowało i wszystkie smaki były, to przelewamy do garnka, w którym się robiło. I kotleciki będą zalane tym sosem. O. W perskiej miksturze. Roi. I tą końcówkę szafranu wlaliśmy tutaj do ryżu. Do santi. Jest akcent. Tutaj też jesteśmy dumni, bo nasz Pesenjun wydał olej swojski z orzechów włoskich. Jest tak, I jest powód do dumy teraz. Jesteśmy bardzo dumni. Tak. W końcu jesteśmy już dumni, się tak? Już nie możemy doczekać. Tak. Naszego żołądka, bez łóżka. A jak jest po persku smacznego? Nuszedżan. A na zdrowie? De Salamati. To jest to. Tak, to jest powód do dumy. To dobra energia była po prostu między nami. Aż burza była, żeby musiało ten... Ja mówię, że te błyski się przydały na coś. Gdzie w Pesenju? Irański gulasz. Który ma ten olej, który stoi na tym gulaszu. 2 godziny gotowania. Jest owocem prawie 3 godziny gotowania. No. Który wyszedł ten olej z orzechów. My nie dodaliśmy żadnego oleju. A z tym tadigiem też, tak? Z tym końcówką? Oczywiście. Jak to się nazywa? Tadig. Dziękuję. Wystarczy? Tak. To jest danie popisowe Michała. Mamy Roi. Z Raszt. I teraz powiem tak, jak patrzę na ten sos, słuchajcie, to taki dokładnie sos jedliśmy w Iranie. Tak było oddzielone. Ja zawsze myślałam, że oni leją tą oliwą na górę. A to się oddziela z tego winy. Jeszcze troszkę. A klopsiki to mięsko jakieś czego? Ten smak jest dokładnie taki, ponieważ ta energia nasza, wspólne gotowanie, po prostu to naddało temu wszystkiemu. Udane. Bardzo udane. Michał potwierdza, bo zna te smaki najlepiej. Za smaki życia. Czeka kuchni. Za smaki życia i raz. Tak jest, to jest tak.